Dzisiaj Wam pokażę 5 rzeczy, które robię, aby efektywnie się uczyć. Wiem, że czasami jest trudno się zmotywować i znaleźć takie naprawdę prawdziwe metody do nauki, dlatego dzielę się moimi sprawdzonymi sposobami, aby utrzymać moją koncentrację. Najważniejszy plan. I każdy wie, że raczej powinniśmy sobie planować naukę, ale w szczególności ja kiedyś i pewnie niektórzy, którzy oglądają ten film, nie wiedzą, co dokładnie sobie rozpisać, jak dokładnie sobie rozpisać. Więc pierwszą rzeczą, którą robię, jest ustalenie takich priorytetów. Mam bardzo fajny notes, który został mi z tamtego roku i jest to rozpisane na cały dzień tygodnia. Również można sobie samemu rozpisać poniedziałek, wtorek, środa. Rozpisuję sobie, co mam w każdy dzień do zaliczenia, więc wtedy wiem, do czego się najbardziej przygotować oraz różne takie poniższe rzeczy do to-do. Zazwyczaj dzielę naukę na 2 bloki czasowe, czyli 40 minut samej nauki i 10 minut przerwy, ale moją pierwszą ulubioną techniką, która nie jest zbytnio związana z takim długim podziałem czasu, jest to technika Pomidoro, czyli ustawiam sobie stoper na przykład na 25 minut i w tym czasie nie robię żadnych przerw, skupiam się 100% na danej rzeczy, której robię. Po 20 minutach mam 5-minutową przerwę, wtedy sobie odpoczywam, staram się nie wchodzić na żaden telefon, ustawiam sobie zegarek na 5 minut, zazwyczaj sobie leżę, coś oglądam w moim pokoju i wracam znów do nauki i robię tak cały czas i to bardzo mi pomaga, jak jestem na naprawdę w dużym stresie i mam, wiadomo, dużo rzeczy do załatwienia. W miejscu, w którym pracujesz, odzwierciedla Twoją głowę. Zawsze staraj się mieć duży porządek na biurku. Również nie na samym biurku, ale też w takim całym otoczeniu. I wiem, że jak jest syf na biurku, to naprawdę trudno się skupić. Zawsze się staram, żeby mieć uporządkowane biurko, na którym mam tylko to, co jest potrzebne. Komputer, zeszyty, mój planer oraz długopisy. Również światło na biurku jest bardzo ważne, ale to nie oznacza, że musisz mieć jakąś specjalną lampkę. Ja na przykład mam lampy po bokach, które sobie ustawiam tak idealnie na biurko, więc światło mam bardzo dobre. Też ona mi nie zajmuje miejsca na biurku, więc jak mam te lampy takie na górze, to one super mi podświetlają z jednej i z drugiej strony. Ja wiem, że jak ja mam telefon i on mi leży na biurku, to jest taki rozpraszacz, że ja nawet tego nie kontroluję i to ma większość osób, no bo tak działa teraz dzisiejsze social media, więc ja biorę telefon, wyciszam telefon i kładę sobie jak najdalej, żeby po prostu go nie widzieć. Jak się skupiam, to totalnie o tym zapominam. Osoby, które oglądają moje study vlogi i wiedzą, że na początku zawsze przed samą nauką jem posiłek. Teraz też to mówię. Zauważyłam, że jak się uczymy lub po prostu pracujemy, to mamy większą ochotę na jedzenie. I z tego, co słyszałam, mózg naprawdę więcej spala kalorii, więc radzę każdemu przed każdą nauką po prostu zjeść jakieś ciepłe danie. Naprawdę mózg spala te kalorie i jesteśmy bardziej podatni na głód. Zazwyczaj robię dużą miskę sałatki lub coś z tofu. Uwielbiam moje tofu z ryżem i z awokado. Naprawdę daje mi ogromną energię do nauki. Następną rzecz, która bardzo mi pomaga, czyli mapy myśli, takie jak najbardziej skrócone wersje, bo jednak jak się uczymy i piszemy sobie skrócone wersje i później powtarzamy to, to lepiej nam się powtarza, niż byśmy mieli czytać cały ciąg przepisywania jakichś tekstów. I odkryłam to niedawno, bo ja zawsze przepisywałam takie teksty, wiecie, jak osoby, które mnie oglądają, wiedzą, ile ja przepisywałam. A jak robię sobie w punktach lub robię sobie po prostu taką mapę myśli, rozpisuję sobie wszystkie takie drobne rzeczy, to podczas po prostu powtarzania wiem w skrócie, a nawet czasem rysuję sobie rysunki, które kojarzą mi się z danym tematem. Jak piszę sprawdzian, to przypomina mi się ten dany rysunek, który rysowałam. Sprawia, że po prostu lepiej zapamiętuję te wszystkie informacje i łatwiej sobie wszystko przypominam. A poza tym wszystkim to jest o wiele bardziej interesujące i kreatywne, bo wtedy mamy większą chęć do nauki. Ja na przykład tak mam, że jak piszę w skrótach lub podkreślam sobie, sobie coś rysuję, to ja jednak później mam tą ochotę się bardziej uczyć, bo no wiadomo, kreatywne. Też ważne jest to, żebyś odkrył, czy jesteś słuchowcem, wzrokowcem, bo ja przez całe życie myślałam, że jestem wzrokowcem, ale jak coś powtarzam i słucham, to później lepiej mi się na przykład przypomina z tego, co usłyszałam. W nauce też jest ważne to, żeby to odkryć, czy jesteś bardziej słuchowcem, czy wzrokowcem, bo wiadomo, jak jesteś wzrokowcem, to rzeczywiście lepiej zapamiętujesz, jak widzisz. W przypadku moim, jak coś na przykład słucham i notuję, to wiadomo, pamiętam też z tego, co notowałam, ale też pamiętam z tego bardziej, co usłyszałam. Nawet nie liczę, ile oglądałam tych wszystkich filmów, aby się efektywniej uczyć, jak być bardziej produktywnym w nauce,
a tak naprawdę musisz po prostu zachęcić swój mózg do takiej kreatywności, bo jeżeli będzie ci się coś fajnie kojarzyło i będziesz się rzeczywiście bawił tą nauką, to totalnie wpływa wszystko inaczej na twój taki cały światopogląd nauki. Wydaje mi się, że opisałam to w skrócie, ale dla osób, które chcą jeszcze bardziej się dowiedzieć, bardziej się rozszerzyć na ten temat i może ja, wydaje mi się, że od ostatniego czasu naprawdę dużo nagrywam sobie vlogów i różnych takich powiązanej z nauką. No bo nie oszukujmy się, mam też ostatni rok nauki i rzeczywiście chciałabym wykorzystać zarówno jak i u siebie w moim życiu szkolnym, zarówno w kontencie na YouTubie. Daj znać, co sądzisz o filmie, jeżeli ci się spodobał film, napisz w komentarzu, będzie mi ogromnie, 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 ogromnie miło. Zostaw suba, jeżeli spodobał ci się film i widzimy się już w następnym odcinku.